Cześć wszystkim! Zaczynamy wjazd na USB. Dzisiaj jesteśmy w Chorzowie i śledźcie ten profil. Nie tylko ten, bo będzie się dużo działo. Dobra, jesteśmy w Chorzowie. I teraz pytanie, gdzie my mamy się tutaj... Sportować. Wjazd na USB, tak? Masz tak. No, a my też będziemy mieli zaraz wjazd na USB. Jak jedziemy, to będzie... Buta wjeżdża, w jednym strzałem wyłamuje zamek przed pokojem, idę dalej. Pierdół nie śpiewa. Idziesz młoda. Let's go! Dotarliśmy... Dotarliśmy pod wyższą szkołę bankową. I teraz będziemy czekać na co? Czekać będziemy na zajęcia, żeby ona skumała, jak się radzi ze stresem w biznesie. Przyda się. Jedne z zajęć, które mamy w planie dzisiaj. Pani psycholog porozmawia z nami. Może nas ustawi przed samym wyjazdem. Pierwsza wizyta na wyższej szkole. Dzień dobry. Ola Mróz i pan Marek Mróz. Tak, miło mi. Ola Konieczny. Cześć. Super, Ola. Miło mi, Ola Konieczny. Zapraszam. Dzień dobry. Witamy. Witam, Marek Mróz, bardzo mi miło. To moja córka Ola. Zapraszam na wiosnę, Zadanie dla was jest takie. Bierzemy sobie patyczek, bierzemy talerzyk, układamy w ten sposób. Waszym zadaniem jest nauczyć się ten talerzyk rozkręcać. O. Proszę bardzo. O matko. I córka. Chciałam teraz spróbować, tak? Ona się w stanie kręcić. Możesz go zdjąć. Od razu wam powiem, że on jest na tyle dobrze wyważony, że on się będzie trzymał, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby go rozkręcić od zera. Stańcie sobie koniecznie, ale nie dużo łatwiej. Nie będzie to tak. Niektóre działy są zamknięte, a wiąże się to z tym, że u nas w Wyższej Szkole Bankowej zajęcia odbywają się tylko 3 razy w tygodniu, czyli we wtorki, środy i czwartki. To w żadnym wypadku nie przeszkadza realizowania programu studiów, ponieważ tak organizujemy program kształcenia, program nauki, żeby wszystkie zajęcia skondensować, skumulować w tych 3 dniach. I dzięki temu studenci, oprócz tego, że studiują, mogą również pracować i też realizować swoje jakieś zainteresowania i swoje pasje. Zarówno mamy w Chorzowie, tutaj na miejscu, ale również w Katowicach.
ulica Wyszyńskiego 7, także tam też można złożyć dokumenty. Cześć Patryk. Cześć, cześć. Taki mamy sprzęt. Taki mamy autko. Skąd pomysł, żeby studiować i być strażakiem? Fajne jest to, że możemy pomagać innym. Robimy różnego rodzaju szkolenia, które nie tylko przydają się w straży, ale też w życiu codziennym. Jeżeli jest jakieś zdarzenie na drodze, to jesteśmy w stanie pomóc drugiej osobie. U nas gorąco, potrzebna straż. Pani w czerwonej potrzebuje pomocy. Chodź, chodź, chodź. Nie, że sama się tego nie wydostaniesz, to będzie farbą. On wiesz, na mnie farbą. Teraz możesz coś powiedzieć. Tak, utrzymujmy kontakt cały czas z poszkodowanym, żeby przytomność się nie stracił. Robimy wywiad cały. Bierze pani malarki, bierze pani jakieś leki. Bierze pani jakieś leki? Wszystko w porządku, tak? Gdzie panią boli? Boli gdzieś? Nie boli, to dobrze. Życie. Żyję. Wygodnie ci? To pa! Jesteśmy już w domu. Jest to jeden z ostatnich wieczorów u nas tutaj w mieszkaniu w Katowicach, ponieważ później wyjeżdżamy na ten cały trip na wjazd na WSB, właściwie w całej Polsce. Co mogę powiedzieć o dzisiejszym dniu? Był on bardzo ciekawy, był pełen na pewno nowych wrażeń, nowych przeżyć jakichś. Zarówno wykład z panią psycholog, jak i zwiedzanie uczelni było dla mnie czymś nowym, ponieważ nie przypominam sobie, żebym wcześniej była w jakiejś innej szkole wyższej, na jakiejś uczelni i mogłam zobaczyć tą różnicę między tym, jak wyglądało to w liceum, czy w jakiejś w gimnazjum, w podstawówce, a jak to wygląda już na wyższych uczelniach. Dodatkowo bardzo ciekawymi, sympatycznymi ludźmi okazali się zarówno Chanella, jak i Rafkor, więc z nimi było super spędzić ten dzień. No i pojechaliśmy do Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie również pokazano nam taką, no coś nowego, tak? Dla mnie jest dość intrygujące i pogotowie, i policja, i Straż Pożarna, więc fajnie było to zobaczyć tak od innej strony, z bliska, troszkę porozmawiać z tym, z Patrykiem, z jednym z strażaków, który jest również studentem na WSB. No i tak się dowiedzieć, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, jak to wygląda. Także cały dzień był naprawdę super. Mam nadzieję, że będzie więcej takich dni, że kolejne każde dni przyniosą jakieś nowe wrażenia i że tak jak po dzisiejszym dniu, tak i po każdym kolejnym, a nawet bardziej, będę naładowana wrażeniami i pozytywną energią.